Andrzej Toczyński, kanał Pilarz.org. Witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek, którego bohaterem będzie rozpałka Ekoognisko. Ekoognisko jest to rozpałka ekologiczna produkowana przez firmę eko-ognisko.com w formie piramidek, które umieszczamy w ognisku, w grillu, w kominku czy w piecu centralnego ogrzewania. W tym miejscu chciałem podziękować firmie Ekoognisko, która dostarczyła mi produkt do testu. Dostarczyła mi opakowania po 6 sztuk pakowane gotowych, zrobionych już rozpałek oraz bardzo ładną skrzynkę, która zawiera zestaw do samodzielnego montażu 100 sztuk rozpałki do grilla. Tak wygląda to z bliska. Zestaw w kartonie zawiera 6 sztuk zmontowanych. Oczywiście są w środku również zapałki do rozpalenia. Tak wygląda zestaw. Widzimy deseczki, które są wysuszone. Bardzo ładne, wyprofilowane. Oraz również cała reklamówka z podstawką, która zawiera parafinę do rozpalenia. Jak powiedziałem, jest to ekologiczna rozpałka, czyli wszystkie produkty są naturalne. Drewno, papier, parafina. Dodatkowo otrzymałem jeszcze taką fajną świecę ogrodową, którą wypróbuję kiedy indziej, jak już będzie ciemno. Świeca pali się do 2 godzin. Dodatkowo jeszcze odstrasza komary. Ale teraz przejdziemy do demonstracji praktycznej. Przygotowałem już grilla, umieściłem w środku rozpałkę i będę rozpalał. Aby rozpalić, potrzebujemy zapałki. Odpalamy. Umieszczamy w środku i czekamy na efekt.
Po około 5 minutach mamy już gotowy żar w środku. Możemy go sobie rozgarnąć. Temperatura jest już odpowiednia. Co teraz należy zrobić? Teraz należy położyć potrawy przygotowane wcześniej już na grilla i rozpocząć grillowania, a potem konsumpcję. No i to by było na tyle. Czekam, aż przyniosą potrawy z kuchni, położy się je i będziemy sobie w ten piękny, słoneczny, świąteczny dzień jeść dzięki rozpałce ekoognisko. Dziękuję serdecznie i zapraszam na nasze forum pilarz.org, na nasz blog blog.pilarz.org. No i szczególne podziękowania dla firmy Ekoognisko, dzięki której łatwo, szybko, bezproblemowo możecie rozpalać grilla za pomocą właśnie tej rozpałki. Dziękuję, zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia.